Witam Państwa serdecznie, Krzysztof Węcki, witam w rozmowie tygodnia, a dzisiaj porozmawiamy z panem Arturem Rymszą, właścicielem kościerskiego oddziału warsztatów programowania, szkoły programowania, która nazywa się Giganci, koduj z gigantami, o tak, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Ja mam, w sumie zainteresował mnie temat, bo to już któraś edycja tej akcji. Co to takiego w ogóle jest ta szkoła programowania właśnie, która nazywa się Koduj z gigantami? To znaczy, Koduj z gigantami to są organizowane właśnie z naszą szkołę Giganci Programowania bezpłatne warsztaty. To już jest w sumie 12. edycja w Polsce tych warsztatów. No i w Kościerzynie to już będzie 9. Bezpłatne warsztaty Koduj z gigantami to jest, są takie seria spotkań, seria warsztatów, które odbywają się raz na pół roku, właściwie w całej Polsce, które pozwalają uczestnikom zapoznać się z tym, czym jest programowanie. To są warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia aż do 18. Tam są różne grupy wiekowe, czyli mamy taką grupę od 7 do 9 latków, dla maluchów potem są grupy dla 10-12, no i od 13 do 18 lat już dla tych starszych dzieci. Ale żeby wziąć udział w tych warsztatach, to trzeba się zapisać. One nie są organizowane w szkołach, tak? To znaczy tak, one są organizowane w naszym oddziale, na Rzemieślniczej w Kościerzynie. No i w zasadzie jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić przed przyjściem, to trzeba się zarejestrować na stronie kodujzgigantami.pl. Tam trzeba wypełnić odpowiedni formularz, oczywiście wybrać grupę i temat, który nas interesuje. No i potem jak już otrzymamy potwierdzenie, że zostaliśmy zapisani, to możemy na odpowiednią godzinę przyjść, taką jak ten temat obowiązuje. Jasne. Wspomniał Pan, że to już 12. edycja tych warsztatów w Kościerzynie. Czy możemy to w jakiś sposób podsumować? Czy robi Pan jakiś monitoring tego, na ile te warsztaty przydadzą się w tym uczestnikom w dalszej edukacji, być może nawet w pracy zawodowej? To jest 12. edycja w Polsce, w Kościerzynie to jest 9. Można powiedzieć, że w sumie podczas tych warsztatów darmowych, bezpłatnych, które organizujemy właśnie raz na pół roku, Koduj z gigantami, to już uczestniczyło w nich setki osób. Nie liczyłem dokładnie, ile to było, bo zawsze jest to co najmniej 50 osób w tych warsztatach uczestniczy, od pierwszych aż do tych, które mieliśmy teraz ostatnio, to odbywały się we wrześniu i teraz w lutym jest ta następna edycja 18 lutego. No i dzieciaki przede wszystkim uczą się podstaw programowania. Właśnie to jest tak, myślimy, że to jest pierwszy kontakt dla wielu z nich, dla niektórych nie, dla niektórych jest to już ktoś kolejny z programowaniem, z tym, jak rozmawiać z komputerem, jak wydawać mu polecenia. W zasadzie jesteśmy teraz otoczeni elektroniką, otoczeni komputerami wszelakiej postaci, czy to są komputery takie, jak znamy, czy to są smartfony, smart telewizory, to są wszystko komputery, tak? I my pokazujemy dzieciom, w jaki sposób one funkcjonują, tak? W jaki sposób funkcjonują programy komputerowe, czy programy, aplikacje na smartfony, budując z nimi te gry, tak? Każda edycja Koduj z gigantami ma swój temat, teraz tym tematem przewodnim jest retroprogramowanie, więc nasze gry, które robimy z dzieciakami, nawiązują do gier z tych czasów, które pamiętamy my, dorośli, czyli z lat 80., 90., więc z najmłodszymi dziećmi robimy te gry w Scratchu, tak, oraz na przykład Minecraft i Make Code, czyli tutaj już efekt widzimy w Minecrafcie, ale programujemy tam różne efekty w takim dodatku, który jest do wersji edukacyjnej Minecrafta, nazywa się Make Code. To takie programowanie blokowe. Dla najstarszej grupy to jest tylko programowanie takie typowo skryptowe i tutaj wykorzystujemy język C# oraz już takie profesjonalne narzędzie jak Microsoft Visual Studio. No i tutaj już jest takie czyste kodowanie, czyli piszemy ten skrypt no po prostu ręcznie, tak? Z pomocą oczywiście tam są narzędzia, Visual Studio bardzo nam w tym pomaga, natomiast tutaj ręcznie, jeżeli chodzi o Scratcha, Minecraft Makecode oraz jeszcze jest możliwość zapisania się na warsztaty tworzenia aplikacji na smartfony. Tutaj korzystamy też z produktu tej samej uczelni jak Scratch, czyli MIT.
App Inventor i tam robimy aplikacje na smartfony. W tej edycji właśnie wszystkie są związane z tematem retro gamingu, czyli tak, robimy jak gry jak Space Invaders, czy na przykład Pac-Man. I to wszystko robimy w tych właśnie określonych programikach. To jest dość proste dla młodszych dzieci. Polega to w zasadzie na układaniu instrukcji dla poszczególnych obiektów, poszczególnych, nie wiem, postaci, na zasadzie układania bloczków. Bloczki są gotowe. Mówię, oprócz tej najstarszej grupy, gdzie już tam musimy ten kod pisać, to wszystko polega na tym, że układamy poszczególne bloczki, czyli w jakiej sytuacji, jaki dany obiekt ma się zachować. Wykorzystujemy oczywiście wszystkie te programistyczne elementy, które są w językach programowania już profesjonalnych, nawet w Scratchu dla siedmiolatków. Już te elementy wprowadzamy, takie jak pętle, instrukcje warunkowe. Dzieciaki mogą dowiedzieć się po prostu, jak to wszystko funkcjonuje. Czy te warsztaty są dla każdego? Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, żeby w sobie odkryć na przykład ten talent, który wykorzystam właśnie w tych warsztatach, czy tam być może w dalszej mojej edukacji, czy też pracy zawodowej? Nie, są absolutnie dla każdego. No, jeżeli chodzi o tą najmłodszą grupę, no to wymagana jest umiejętność czytania, najlepiej pisania na klawiaturze jakiegoś podstawowej obsługi myszki. Natomiast może przyjść każdy, który w ogóle zaciekawił go ten temat i chce spróbować, z czym to się je. Prowadzimy także oczywiście te kursy semestralne, tam już bardziej rozwijamy to wszystko, tam już może osoby bardziej zainteresowane mogą się zapisywać, natomiast jeśli chodzi o te bezpłatne, no to tutaj całkowicie każdy może tego spróbować. Samo programowanie na tym etapie, no to jest po prostu, mówię, poznawanie, uczenie się jakiejś też logiki myślenia maszyn, logiki myślenia komputerów, w ogóle samego też logicznego myślenia, dzielenia problemów na różne elementy, no bo tak budujemy programy komputerowe, aplikacje na smartfony. Więc właściwie każdy, kto gdzieś go zainteresuje ten temat, ma ochotę spędzić z nami tą najbliższą sobotę 18 lutego, serdecznie go zapraszamy. Ja tak też pozwoliłem sobie pana zaprosić na tą rozmowę z tego względu, że czytałem aktualny raport województwa pomorskiego, jeżeli chodzi o zawody przyszłości. No to właśnie branża IT, czyli programowanie szeroko rozumiane, rozumiem, że na wyższym etapie pojawia się właśnie jakby na tym, czego będzie potrzebował rynek pracy w najbliższej przyszłości, pewnie to będzie bardzo bliska przyszłość, czyli tak naprawdę programistów. To też jest pewnie taka zachęta dla ludzi, którzy poszukują gdzieś w swoim życiu drogi, żeby po prostu odkryć ten talent, a może się nadam, tak? Można już jakby na tym etapie wczesnym tego bezpłatnego odkryć w sobie na przykład to, że mam takie to coś, może tak to nazwę. Tak, każdy może się sprawdzić, to po pierwsze. No i oczywiście, czy warsztaty, czy potem dalej już jakieś dalsze kursy mogą pozwolić zdobyć te podstawy programowania. Oczywiście dzieci mogą zobaczyć, te najmłodsze dzieci mogą zobaczyć, poznać podstawowe elementy, tak jak powiedziałem, wszystkie właściwe elementy nawet w tych edukacyjnych, bloczkowych środowiskach już występują. Oczywiście one troszeczkę inaczej wyglądają, tak to jest trochę przez zabawę, natomiast już wszystkie elementy, które w prawdziwym programowaniu, we wszystkich prawdziwych językach programowania są tutaj, także się znajdują. Natomiast jeśli chodzi o grupę tą najstarszą, 13+, no to tutaj już można zapoznać się z profesjonalnym narzędziem, które, jakim jest Visual Studio, które potem można wykorzystywać również w pracy, bo to jest narzędzie, które już wykorzystują profesjonaliści, tak samo jak język C#, tak, czy to do programowania, no, profesjonalnego oprogramowania, czy gier potem na przykład w połączeniu z silnikiem Unity. Tutaj korzystamy z C#'a i wiadomo, że zawsze trzeba zacząć gdzieś od tych podstaw i my tych podstaw uczymy od tego, czym jest zmienna i wszystkie inne elementy tutaj tłumaczymy, jak to mniej więcej funkcjonuje. Dziękuję bardzo panu za obszerne wyjaśnienia i takie zobrazowanie tego tematu, bo nie każdy pewnie wiedział, po co i dla kogo to wszystko jest. Ja przypominam państwu, że rozmawialiśmy z panem Arturem Rymszą, właścicielem kościerskiego oddziału warsztatów czy szkoły, która prowadzi w najbliższy 18 lutego Tak. warsztaty Giganci Programowania. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo i zapraszam.